Czy nasza miłość do Ciebie jest silniejsza niż śmierć? Tak. Tak wierzyłeś i ja tak wierzę. Twoje czyny, Twoje dobro, wszystko, co zostawiłeś nam w szerszym i węższym wymiarze, jest silniejsze od śmierci. Ziarno, które zasiałeś, wydało plon stukrotny. Czerpałeś to ziarno z głębi naszej chrześcijańskiej wiary, naszej europejskiej kultury, tradycji, nauk. Wszystkie Twoje czyny, Twoje słowa, dobro, które dałeś innym, Twoja walka o wolność dała wielki plon. Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. Dlatego nasza miłość, Twoja miłość jest silniejsza niż śmierć. Twój ukochany poeta mówił, a jednak ona, ta śmierć, gdziekolwiek dotknęła tło, nie istotę, co na tle rozdarłszy, prócz chwili, w której wzięła, nic nie wzięła. Człek od niej starszy. Człek od niej starszy, silniejszy, ważniejszy. My ludzie z naszymi myślami, z naszą wiarą jesteśmy silniejsi od śmierci. Ważniejsi od śmierci. Śmierć nie jest końcem. Jest może dopiero początkiem. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówił do uczniów: nie cieszcie się z tego, że możecie pokonywać duchy. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Że wasze imiona są zapisane w niebie. Co to znaczy? Rdzeń twojej koncepcji kształtowania rzeczywistości duchowej nazwałeś Oną, z greckiego imię. Czy to nie to samo imię, które jest zapisane w niebie? Czy to nie ten sam duch ludzki, który jak w Fides et Ratio na dwóch skrzydłach wiary i rozumu unosi się ku górze, ku kontemplacji prawdy, poszukiwaniu sensu. Właśnie to poszukiwanie sensu, sensu życia i umierania, sensu dobra, zła, cierpienia przyświecało twojej drodze duchowej, intelektualnej. Stawiałeś najważniejsze pytania. I wzorem swojej wielkiej filozoficznej miłości Simone Weil i wielkich filozofów szedłeś tą drogą, jednocześnie dochodząc do jakże chrześcijańskiego wniosku, że nasze dusze, nasz duch są ważniejsze od losów poszczególnych ludzi tu i teraz, że one tworzą inną perspektywę poprzez umieranie. Tworzymy
wartość wielkiego ludzkiego ducha, który dąży na tych dwóch skrzydłach ku Bogu. Zbliża się do Niego. Dlatego tak zawsze, kiedy namawiałeś do wiary, to podkreślałeś jednocześnie, żeby nasze wyobrażenie Boga było zawsze inne, wyższe, większe niż to, co jesteśmy sobie dzisiaj w stanie pomyśleć. To dlatego wierzę, że jesteś dzisiaj tutaj z nami i że będziesz z nami, kiedy nas już nie będzie, bo będziemy w naszych czynach, w tym dobru, które uczyniliśmy. Wiara i niepodległość. Właśnie nie tylko niepodległość, właśnie również wiara. Ojciec wierzył, że człowiek i społeczności, że Polacy możemy wybić się ku wielkości. Sławny wódz mawiał, że już samo dążenie do wielkich celów jest wyrazem najwyższego męstwa. Ojciec zawsze właściwie takie cele miał na uwadze. W mrocznych latach komuny pełna niepodległość, wolność. Upadek Związku Sowieckiego w czasie, kiedy mało kto o tym myślał, mało kto w to wierzył. Zjednoczona Europa. Z Polską oczywiście, ale również z Litwą, Gruzją, Białorusią, Ukrainą, a w przyszłości również z Rosją. Taka mu się marzyła. Od Atlantyku do Pacyfiku. Europa, matka wszystkiego dobrego, co się na świecie dzisiaj dzieje, dobrobytu, zamożności, matka wielkiej kultury, wielkiej chrześcijańskiej kultury. Taka Europa mu się marzyła. O nią chciał walczyć. Do końca swoich dni w taką Europę wierzył. Stawiając te najważniejsze pytania, jednocześnie poszukiwał sensu, odnajdywał go w dobrych czynach. I dlatego te czyny mają w sobie, choć są skończone, jak nasze ludzkie życie według naszych kategorii, mają w sobie rdzeń nieśmiertelności. Jak godzina jest jednocześnie skończona, ale i nieskończona, bo składa się z nieskończonych kawałków czasu, z ułamków, ułamków sekund. Jak fraktale, które składają się z kolejnych fraktali. Tak też Twoje myśli, Twoja wiara jest nieskończona. W Bogu nieskończona. Jak fraktale powiedziałem. Po czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że organizacja, którą zbudowałeś w latach 80., Solidarność Walcząca, była zbudowana właśnie jak fraktale. Dlatego może Służba Bezpieczeństwa, mimo rozkazów najwyższych władz PRL, nie była w stanie jej rozbić. Mimo rozkazów, które mówiły o zaangażowaniu wszelkich sił i środków w likwidację tej organizacji. Ale historycy, którzy głowią się nad tym, dlaczego Solidarność Walcząca była tą organizacją, która była najmniej spenetrowana przez agenturę, czasami pomijają jeden czynnik, bo on jest trudny do wyliczenia. To jest lojalność. Lojalność setek tysięcy działaczy, ludzi Solidarności,
solidarności walczącej, lojalność do Ojca, wprost proporcjonalna do wiary, jaką On miał w ludziach. Ojciec był wielkim wojownikiem wolności. Jestem pewien, że gdyby przyszło mu żyć, urodziłby się kilkanaście lat wcześniej, przyszło mu żyć w strasznych latach II wojny światowej jako młodzieńcowi, byłby pierwszy na barykadach Powstania Warszawskiego i jeśli by miał szczęście przeżyć, by go wychodził kanałami z ostatnim plutonem, ostatnią drużyną. Żył według wartości, w które wierzył. A kiedy nadeszły nowe czasy, kiedy dawny tyran zmienił ideologię, przeoblekł się w nowe szaty, kiedy trubadurzy nowego systemu potrafili skutecznie tumanić i mamić, on był jednym z nielicznych, którzy byli głosem wołającego na puszczy, głosem przestrogi, głosem poszukiwania nowej, lepszej Polski, nowego, lepszego systemu, nowego, lepszego ustroju. Pięknie mówił o tym dzisiaj pan prezydent i pan prezes. W swojej inauguracyjnej mowie 4 lata temu pytałeś, czy zdołamy poprawić dolę mieszkańców kraju. Czy wyrwiemy biednych z biedy? Czy zdolnym i ambitnym damy przestrzeń do rozwoju, do spełniania ich aspiracji? Czy przywrócimy cześć ludziom solidarność? Tak, drogi. Może jeszcze nie wszystko, ale wiele zrobiliśmy. Zrobiliśmy duży postęp na drodze do tej umiłowanej, ukochanej, solidarnej Rzeczpospolitej, Twojej Rzeczpospolitej. Patrząc na nią, na tą ojczyznę po odzyskaniu wolności, widziałeś jej wielkie deficyty. Do starego, tradycyjnego trójpodziału władz, tego monteskruszowskiego, radziłeś dodać władzę pieniądza, wielkich korporacji i władzę mediów. Mediów, które kreują, ale też często manipulują rzeczywistością. A tych korporacji wspierałem przez to często. Myślę, że miałeś rację. Kornelówka, Pęgów, miejsce konspiracji, kuźnia kadr, miejsce spotkań setek, tysięcy ludzi, miejsce dla wszystkich, którzy pragnęli porozmawiać. Jednocześnie miejsce, w którym rodziła się Solidarność, później Solidarność Walcząca. Miejsce otwarte, takie, jakim Ty byłeś dla wszystkich ludzi. I patrząc na tę dzisiejszą współczesną rzeczywistość, miałeś jeszcze jedno wielkie pragnienie. Pragnienie jedności. Pragnienie pojednania. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy mogli, potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Powiedziałem o ojcu jako o wielkim myślicielu.
kilka zdań. Powiedziałem o Jego działaniach na rzecz wolności. Pięknie powiedział o tym Pan Prezes, Pan Prezydent. Bardzo Panu za to dziękuję. Chciałem jeszcze kilka zdań powiedzieć o Nim jako o człowieku, jako o Ojcu. Ojciec był człowiekiem niezwykle wrażliwym na krzywdę ludzką. Na słabego, na słabszego, na pokrzywdzonego. Do naszego ciasnego mieszkania we Wrocławiu ściągał biednych, żeby ich nakarmić, pijanych, żeby wytrzeźwieli, pokrzywdzonych, łaknących pociechy. Nigdy nie przeszedł obok leżącego człowieka bez zwrócenia na niego uwagi, bez zajęcia się nim. Przez takie myśli, takie czyny wobec bliźniego wyrażał swoją miłość do Boga, do człowieka, do Polski. Taki był i tę wrażliwość zaszczepiał również w swoich dzieciach, przyjaciołach. To była też kręgosłup jego Rzeczpospolitej Solidarnej, wymarzonej Rzeczpospolitej Solidarnej. Razem z mamą czytał mi trylogię, zanim sam nauczyłem się czytać. Uczył mnie grać w szachy, zanim się sam nauczyłem liczyć. Nie wiem, czy ten transparent, ale z tym, co tam jest napisane, niósł i mnie razem ze sobą, pozwalał mi go trzymać na błoniach krakowskich 40 lat temu. Uczył mnie, czym jest Polska. Uczył lekcji patriotyzmu. Dziękuję Bogu za to, że miałem, że mam takiego ojca. Ale nie umarłeś cały. Tak jak powiedziałem, wielkie czyny, wielkie dzieła, dzieła wielkie przez to, że dotyczą każdego najmniejszego człowieka, dają jemu dobro, mogą przetrwać ponad czasem. Nie pomnę ulotności, kruchości naszego życia. Nic, ciemność, przez nią przepłynie, a na jej ręce promień w błogosławionym czynie. Płaczemy po Tobie, mój kochany. Płaczą po Tobie o drzewie i lipy, które sadziłeś. Płaczą sady, które grodziłeś. Płaczą pszczoły, które karmiłeś. Płaczą księgi, które czytałeś. Płaczemy my. Ale w tych łzach, tak jak tego pragnąłeś, niesiemy dalej Polskę. Jak żagiel, jak płomień. Niesiemy ją ku przyszłości, ku nowym obszarom, nowym epokom, nowym wyzwaniom. Polskę wolną i czystą jak łza. Polskę prawą i sprawiedliwą. Na pożytek nam i przyszłym pokoleniom. Na chwałę Bogu.